uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas określony. Jest projekt uchwały, który został poddany obradom komisji. Komisja zgłosiła oświaty, a więc jest komisja zgłosiła uwagę, jest autopoprawka. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieokreślony poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę przycisnąć przycisk. Kworum. Dobrze. Przepraszam, musimy jeszcze wstrzymać się. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Nie. Kończymy sprawdzanie, a więc czemu pani radna nie? Zaraz. Przystępujemy do głosowania teraz, tak? Coś u mnie nie działa. Nie. A więc to jest wynik głosowania, tak? Tak. Dobrze, a więc za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw 0, 0 wstrzymujących się. Uchwała jest podjęta. Tak jak informowałem, jedna radna jest nieobecna. Przechodzimy do kolejnego punktu.